W jakimś domu okno, a za nim firanka drżąca, na wpół zdarta i cień na przeciwległej ścianie, i cisza martwa i uparta. A cień się chwieje jak firanka, porwana wiatrem w ranek mglisty i czeka w ciszy aż do ranka niepisanego mego listu. Niczyja dłoń, niczyje usta, firankę zdarły obce ręce, uparta cisza, izba pusta i nic więcej. Wchodziliśmy do bram, a stamtąd na podwórza. Czasem były to rozległe place, czasem wąskie skrawki ziemi, otoczone zewsząd oficynami, ponurymi i ciemnymi, i tak przylegającymi do siebie, iż obawiałam się, że nie znajdę wyjścia. Przyglądałam się wyczynom akrobatów i gdy oni niezdecydowanie zgarnęli przyrządy, to spodobał spoglądali na zwątki papierów świecące z okien. Ja zbierałem te gadki i wręczam stałemu basowi. Byłem świadkiem, jak stary bas przeliczał dziennie zarobek. Lecz jeszcze częściej widywałam jakąś pokrocie w swojej izbie, która pustymi szufladkami poszukiwała kawałka chleba. A gdy odjeżdżał mój ojciec w podróż ostatnią, gdy odjeżdżał z matką i dwoma synami, pewnie był taki surowy ze zmarszczką na czole, jak zawsze. Siwy, schylony jak wtedy, gdy czytał po raz ostatni książki Pawła de Cruyffa i wiersze Chaima Bialika. Ale na pewno nie wiedział, że pozostanę jedyny. Wyświadczyć o jego zadumie nad sprawą życia i śmierci. Wyświadczyć o głodzie serca, o bólu niemego cierpienia, o którym mówić nie mogę, o którym mówić nie trzeba. Tak jakby ginąc mi kazał poprzez komorę gazową. Żyj i milcz, i cierp. Super, dziewczyny. Idziemy dalej. Do klatek. No super, myślę, że będzie ekstra wisiało. Dobra, idziemy do drugiej klatki jeszcze.